Ja urodziłam się wieś Dębniak, poczta i gmina Grabów nad Pilicą, powiat Kozienice, województwo kieleckie. To jest u stóp Puszczy Kozienickiej. Dzieciństwo było biedne, ale było szczęśliwe. Może nawet szczęśliwsze, niżeli teraz, co jest dużo bez porównania lepiej. Była mama, był tata. Dużo czasu tata nam poświęcał. Mama prała, prasowała, sprzątała. No, takim żelazkiem na duszę, na węgle to było. Ale najczęściej maglowała. Dużo pracy poświęcała, a tata nam się zajmował, bo nas było 10 drobiazgu, to było. Dużo nam tłumaczył. Także umiał pogodzić tą biedę, że inni mają lepiej. Przetłumaczył nam. I ja byłam szczęśliwa, mnie było dobrze. Okres wojny, to jak zostaliśmy wysiedleni, to kilka lat żeśmy po tym wysiedleniu się tam tułali. Przeżyliśmy, że mama umarła, to bardzo zostało nas tyle, ale tata się nami opiekował. Nie było co jeść, to wziął, sam nie jadł. Mówi, dzieci jedźcie, bo ja już najedzony jestem, a wiedzieliśmy, że nie jadł. To my żeśmy po troszku pojedli. Tatusiu, najedliśmy się, niech tatuś teraz je, bo my naprawdę żeśmy się najedli, a my byśmy drugie tyle zjedli. No i wojna, front, ludzi zabijali, ale my żeśmy tych zabitych nie widzieli. Tatuś widział i brat, bo z bratem, z tym nieżyjącym już, to byli osobno, bo nas ta wojna rozpędziła. To mówi, szczęśliwe dzieci jesteście, że tego nie widzieliście, co widziałem ja. Jak za mąż wyszłam, to już było, wróciliśmy, już postawiliśmy mieszkanie swoje. Państwo dało pożyczkę bezzwrotną i postawiliśmy dwa mieszkania. I w jednym mieszkał tatuś, a w drugim mieszkaliśmy ja i siostra. Ja wtedy miałam dwoje małych dzieci i siostra dwoje małych dzieci. A później postawiliśmy sobie chateczkę. Taką małą, osobną na tej działce i mieszkaliśmy, o której tak dużo opisuje. Było pięknie, było ładnie. Kwiatów tyle, zboża szumiały, wierzby płaczące, brzozy płaczące. Dużo było brzóz. No było bardzo, bardzo ładnie. Gdzie się człowiek urodzi, to całe życie myślą wraca do tego miejsca. Czy wiesz ty, moja droga wiosko, jak po twych miedzach, polach i łąkach chodziłam sobie jak twoje dziecię, nucąc i myśląc o tobie beztrosko, to mnie tęsknota tam zapędziła, ze szczęścia jak ptak leciałam, abym ci wiosko wierszyk uwiła, ten, który go z tobą splatałam. Sprzedaliśmy tą działkę z tą chatką i wpłacił, jak już tu Heniuś wpłacił, już każdy wie, Heniuś to jest mój małżonek, na mieszkanie, to dopiero mówię, Zosia, przeprowadzimy się do Kozienic, bo już wpłaciłem na mieszkanie. No wtedy to ja przeżyłam bardzo, no ale trzeba było przyjść. To się tak zaczęło, że kiedy mój syn miał 15 lat i odchodził do szkoły do Bydgoszczy. Ja bardzo przeżywałam, bo 8 klas skończył w Grabowie nad Pilicą. I Heniuś go odwiózł, a ja zostałam w domu. Ale jak odchodził, to ja go żegnałam, tak jak matka każde dziecko na drogę żegna. Żegnając, urymował mi się, tak mi się jakoś rymowało to. A jak już pojechali, zostałam sama w domu, to mówię, zapiszę sobie te słowa, jak ja go żegnałam, to kiedyś sobie wspomnę, bo tak to zapomnę. Zapisując, urymował mi się wiersz. To był pierwszy mój wiersz. Odchodzisz, synku, w daleką drogę, żegna cię matka i ojciec twój. Ja cię w podróży darzę, czym mogę, przez życie niech cię prowadzi Bóg. No, jak mi się jeden urymował, to się cieszyłam, to już go tam za 3 umiałam, bo bez przerwy go powtarzałam. Tak się cieszyłam, że wiersz napisałam. A później było, ach mój syneczku, ty mój kochany, gdzie cię to losy świata rzuciły. Później, kochany synku, me drogie dziecię, jaka do matki droga daleka. I tak dalej, i o tym synku mam dużo, bardzo o wiosce, o chatce dużo, o Puszczy Kozienickiej, o synku mam dużo.
piszę wiersze religijne, ale i tak we wszystkich zeszytach, bo ja piszę z natchnienia. Jak mnie ktoś poprosi, napisz o tym, czy o tym nie napiszę. Pracowałam w banku spółdzielczym jako sprzątaczka na Sosnowej i jak napisałam, to już pisałam te wiersze, bo w 71 roku pierwszy wiersz napisałam. To tym paniom chwaliłam się, że napisałam. A te panie mówią, takie ładne panie wiersze pisze i nie zgłosi się nigdzie z nimi? Ja mówię, zgłaszałam się wszędzie, bo naprawdę, ale nikt nie chciał się interesować. To niech pani poczeka, tu jest taki pan Kazio Krekora z Psar. On jest taki, on tam śpiewa na różne okazje, tańczy. To zna się z panem Krzemińskim, to panią poinformuje. Akurat przyszedł i mówi, niech się pan zajmie tą panią, bo pisze ładne wiersze i nikt nie interesuje się tym. Szłyśmy ja na pocztę po papiery, a on to na dworzec, żeby pojechać do tych Psar. I powiedziałam mu trzy krótkie wierszyki, nie pamiętam jakie. I on powiedział panu Krzemińskiemu, to chyba było 15 lat temu, i jak powiedział, to brakowało niecałe 2 tygodnie do biesiady wojewódzkiej, w Zwoleniu się zawsze odbywała. I zaraz dostałam zaproszenie na tą biesiadę. Jak dostałam, pojechała taka pani Ania Rygielska, już się wyprowadziła stąd do Warszawy, ze mną i powiedziałam te wiersze. Musiałam wcześniej wracać, bo ostatnim autobusem biesiada się jeszcze nie skończyła i nie wiedziałam, jakie miejsce zajęłam. Za parę dni ktoś z Domu Kultury przyszedł, że pan Krzemiński przyjechał. I przywiózł mi dyplom i przywiózł mi 1000 złotych nagrody. To było pierwsze miejsce zajęłam, pierwszy raz. I tak się cieszyłam, że w ogóle nie tak tym 1000, tylko tym pierwszym miejscem, że te wiersze się spodobały, że były dobre. No i do dziś dnia się cieszę i do dziś dnia co roku jeżdżę na tą biesiadę. Pierwszy tomik został wydany w 1991 roku. 500 sztuk. Ja mówię, panie magistrze, chociaż 1500 to tak mało jest. Oj, pani kucharska, tak się zdaje. Ale ludzie mało się interesują poezją i żeby pani to rozprowadziła, ponieważ sama za to płaciłam, sama we własnym zakresie rozprowadziłam. To 2 tygodnie chyba było, nie dłużej, rozprowadziłam po szkołach. Dzieciom mówiłam wiersze w szkołach, takie spotkania i rozprowadziłam. Mówię, pani magistrze, nie mam już książeczek. Zdziwił się. To wydamy następne 500. Wydał następne 500. Tydzień czasu i nie ma wierszy. Dzieci rozkupiły. No pierw były tańsze, bo to inna cena była, inne pieniądze. I w 92 powiedział, to teraz, bo jak ja chciałam jeszcze ich wydać, to teraz wydamy pani religijne. I wydał mi religijne. Ze wszystkich zeszytów, z tych wszystkich zeszytów starczyło na 48 wierszy starczyło na ten, wybrał. I dodrukował jeszcze mi 1000 sztuk tego pierwszego tomiku. I znowu z nimi po szkołach jeździłam. I znowuż rozprowadziłam. Na pielgrzymce dużo poszło. Już w mojej grupie 12 chyba każdy kupił. A w 1994 wydał mi trzeci tomik. No tam chyba ze 3 jest religijne, a tak to takie różne. I znowuż jeździłam i po szkołach, i na pielgrzymce rozprowadzałam. I jak pojechałam do Dziwnówka na wczasy i tam wzięłam 100 sztuk. To 2 tygodnie byłam. To jeszcze mało było. Tak, ale umiałam rozprowadzić. Biedne te kozienice, bo nie ma mi kto pomóc. A przecież ja nie dla siebie to piszę, tylko dla potomnych, żeby została jakaś pamiątka. Ale nikt nie ma i nikt mi nie może pomóc. Pierwszy nikt mi nie pomógł, drugi nikt, trzeci nikt i czwarty nikt. Że proste wiersze, takie jak najbardziej, że zrozumie i dziecko małe, i dorosły, i uczony. I nawet Ojciec Święty zrozumie, bo też mu wysłałam tomniki i przysłał mi własnoręcznie. Najpierw, tu będę miała w tych papierach list, to
sekretariat stanu mi przysłał, jak mu wysłałam dwa tomiki, pierwszy i drugi, a później wysłałam trzeci tomik, to sam osobiście mi odpisał. Pocztówkę taką na Wielkanoc i sam własnoręcznie mi napisał. No to się tak cieszyłam i do dziś dnia się cieszę.